Witamy was bardzo serdecznie. Słuchajcie, Alfa Dragonflighta przeszła w Betę Dragonflighta. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że gra jest w kolejnej fazie rozwoju i ma się wszystko dobrze i idzie wszystko w bardzo dobrym kierunku na to, żebyśmy już niedługo zagrali na premierę, tak jak planują w listopadzie, w pełną wersję. I teraz tak, co nowego w becie? Oczywiście wszystkie postacie, wszystkie nasze progresy z alfy zostały usunięte. No i co jest fajne, możemy już sobie przekopiować postaci gdzieś tam z naszych serwerów na europejskich, na których mamy. Możemy je sobie przekopiować tutaj. Ja sobie przekopiowałem na razie moją hunterkę. I teraz tak, można już przegrywać addony. Niestety detailsy póki co nie działają. Drodzy Państwo, jeżeli przeniesiemy sobie postać, tak jak ja zrobiłem tutaj z moim toporalem, czy jak stworzymy sobie nową postać, no to nas przeniesie w jakieś domyślne miejsce, ale jeżeli przeniesiemy sobie tutaj postać, to jakby zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy jakby na aktualnej wersji gry. Także, drodzy Państwo, co na pierwszy rzut oka rzuca się nowego w oczy, co możemy zrobić? No pierwsza rzecz to jest, jak już widać, interfejs. Mamy tutaj nową minimapkę, mamy tutaj nowe UI i od czego zaczniemy sobie? Edit Mode. To jest pierwsza rzecz, która jest po prostu kozacka, na którą wszyscy czekali, od której będzie bardzo warto zacząć. Właściwie tutaj możemy sobie ustawić wszystko. Możemy sobie ustawić tutaj wszyściutko. Ja tu już mam taki profil, który nazwałem Spiral, ale na potrzeby materiału pokażę wam, co tu możemy zrobić. Teraz tak. Tutaj mamy Cast Bar. Możemy sobie go powiększyć, pomniejszyć. Możemy sobie go w dowolne miejsce przesunąć, żeby nam pasował i ustawić. To jest mega spoko, żeby cast bar tutaj nie przeszkadzał z naszymi ustawieniami interfejs. Tutaj mamy jakieś extra abilities. Proszę bardzo, talking head, czyli gadająca głowa, czyli wszystkie takie rzeczy związane z jakimiś questami fabularnymi. Możemy sobie dać tu, możemy sobie dać na samą górę. Samą minimapę możemy też przesunąć gdzieś na dół albo tutaj, gdzie nam to jakby żywnie pasuje. Fajnie też, że mamy ten grid, czyli taką siateczkę. To jest też rzecz, która jest na przykład bardzo dobrze znana z Elf UI, którą możemy sobie tutaj wykorzystać, żeby dokładnie sobie spasować, gdzie chcemy. Tutaj party frames, jak ktoś lubi, możemy dać tutaj albo tutaj. Także większość tego interfejsa już na tym etapie możemy sobie poustawiać. Jeszcze nie wszystko jest zmienione, bo jeżeli pamiętacie z zapowiedzi, to jeszcze mają dojść zmiany właśnie w tak zwanych framesach. Czyli te framesy też mają póki co stary wygląd i w alfie nie dodali nowego, ale myślę, że w którymś buildzie bety to już się pojawi. Także tutaj możemy też sobie, mówię, no wszystko, jakieś tam encounter bary, possess bary, pet bary, buff bary, tutaj jakiś guzik wysiadania z pojazdów, debuffy mogą być aktywne, albo tu mogą być, tu możemy sobie przystać. Także właściwie dostajemy od Blizzarda pełną kustomizację tutaj wszystkiego, co byśmy sobie zażyczyli. Myślę, że naprawdę nieźle, bo ja bardzo lubię Elf UI i korzystałem z niego bardzo długo. Ale jeżeli gra implementuje w końcu coś, co wszyscy i tak używali, to dla mnie zarąbiście. Bo i tak wiadomo, że ludzie jakieś addony będą używali, ale myślę, że będzie to zdecydowanie mniej. No i co jeszcze tutaj, co tu najważniejsze, słuchajcie? Action bary. Nie podobają wam się tutaj arty, czyli tutaj te dwa sokoły. No to proszę bardzo, hide art bar. Jeżeli nie chcemy tutaj sobie mieć tutaj tego małego bar scrollingu, sobie też hajdujemy i proszę bardzo. Action bar settings, od razu sobie dodajemy action bar 2, action bar 3, ride action bar, czyli ten tutaj poboczny. Możemy sobie tutaj od razu, mamy w ogóle świetną rzecz, wyszukiwanie opcji, czy na przykład chcemy sobie auto loot zobaczyć, czy mamy włączone, dopiszemy auto i szukamy. Jest auto loot włączony, ok, czyli to sam fakt, że nie musicie już szukać poszczególnych ustawień, tylko możecie sobie wpisać, czego szukacie i wam to znajdzie. Zarąbista rzecz. No i teraz jak sobie tutaj już wszystko poustawiacie, tak jak chcecie, ja sobie tu jeszcze ten cast bar poprawię, żeby mi tutaj nic nie zasłaniało. Te gadające głowy mogą być jeszcze trochę niżej. I proszę, słuchajcie, extra abilities. Także naprawdę nieźle i fajnie z tym można poustawić. Oczywiście też mamy
Możemy, jeżeli ktoś nie ma, możemy zrobić quick binding mode, czyli po prostu klikamy na daną umiejętność, wciskamy guzik, robimy OK i już mamy ustawione, nie musimy szukać po paskach w ustawieniach, tak jak kiedyś, co jest co, tylko... Znaczy ten quick binding on już przeszedł wcześniej, no ale jakby jest teraz integralną częścią całości. Także ja sobie tutaj wejdę już w mój poprzedni profil. Save and switch, proszę bardzo. Tamten sobie nazwiemy test. OK, save. A to jest jakby już mój taki czyste, moje czyste UI po zmianach, gdzie mam wszystko dostosowane. Oczywiście tutaj też mamy nowy wygląd bugów. Dodatkowy slot na buga do craftingu. No i teraz możecie sobie, drodzy Państwo, możemy sobie zadać pytanie, co robimy. No ja na przykład bym sobie wszedł w talenty. O, i to jest prawdziwa zabawa. Tu jest oczywiście cały czas work in progress. Możemy zobaczyć, czy grafiki specjalizacji się zmieniły. Niektóre się zmieniły. Na początku alfy nie było ich w ogóle. Teraz już są prawie wszędzie. Inne mają zmiany. No i bardzo fajnie tutaj to wygląda. Mamy Blood. Fajną grafikę. Frost ma tutaj... to jest chyba Syndragosa. A Unholy ma tutaj jakiegoś takiego mrocznego Unholy Death Knight. No my jesteśmy teraz we Froście. Także możemy sobie na szybko rozdać talenty. I teraz co do talentów, bardzo często pytacie mnie na live'ach albo pytacie pod filmami, no czy już wiadomo, która klasa jest OP, która klasa jest najlepsza, albo jak się ma ta postać, albo jak się ma tamta. Słuchajcie, są dwie rzeczy, przez które jeszcze przez długi czas nie będzie tego wiadomo, a przynajmniej nie wiadomo do końca. Po pierwsze, talenty cały czas się zmieniają. Cały czas, praktycznie co tydzień dochodzi nowy build talentów, zmieniają stare, zmieniają się właściwości talentów, które już są, albo jakieś usuwają, albo jakby oddziaływanie talentów gdzieś tam na spele, także naprawdę jest dużo za wcześnie. Możemy sobie powiedzieć, którą postacią się dobrze gra i która jest gdzieś tam przyjemnie zrobiona, gdzieś tam dostarcza sporo fanu. Na przykład Frost Decay, chociaż zaraz sprawdzimy, może rozdamy talenty i go zepsuli, nie wiem. Ale jest za wcześnie, żeby mówić tutaj, że któraś klasa rasa, kombinacja klasorasowa, czy jakaś kombinacja talentów w tej chwili jest OP i szykuje się na frontrunnera, jeśli chodzi o wybór najlepszego speka pod Dragonflight. Myślę, że tego nie będziemy też wiedzieli, dopóki nie wyjdą gdzieś tam pierwsze przedmioty rajdowe czy z M+ów. I jak to będzie wyglądało ze skalowaniem. Ja sobie tutaj rozdam talenty. Ciebie, Szymon, poproszę, żebyś tutaj to przyspieszył. Po rozdaniu talentów oczywiście możemy się bawić tym, co jest dostępne w grze, albo możemy skoczyć do Stormwind lub Orgrimmaru. I teraz gdy skoczymy sobie do Stormwind lub Orgrimmaru, no, jeżeli przyjdziemy do Orgrimmaru, to dostajemy wiadomość głosową od Ebysiana, a jeśli pojdziemy sobie do po stronie Alliance do Stormwind, no to tam wiadomość przesyła nam sam Wrafion. Hehehe, w ciekawym miejscu to zebranie. Pod sercem pewnego pana. No ale dobra, posłuchaj. No dzień dobry. Dzień dobry, kto tu mamy? Scale Commander Cinderfresh, The Dark Talons. The Black Dragonflight will protect this world once again. Okay. Let us work together. No i tu pewnie będzie... Our legacy will be renewed. No tu był filmik. To był filmik, jaki nie wiemy, czy to będzie film ze zwiastunu. Czy pojawi się zwiastun, zobaczymy. W każdym razie tutaj on nam opowie jakąś historię. I pewnie... O! Jaki ładny głos ma ta pani. Naledia Rivergleam. Major Faction, okej. Let me know what you find. I shall meet you at the Zeppelin once you've gathered our future expeditionary members. No i teraz mamy zadanie od pani, żeby tutaj poszukać ludzi na ekspedycję i tak dalej. Bo tak jak tutaj już pewnie widzieliście, Dragon Isles to nie jest zwiastun wielkiego nadchodzącego zła. Dragonflight to jest ciekawostka, która wydarzyła się w świecie Azeroth i idziemy na ekspedycję, idziemy odkrywać nowy, nieznany ląd.
No właśnie czas wziąłem jakiś, że ona ma tak piękny głos i bardzo, bardzo mi się podoba. Także... We'll lead the way. Także mamy nasze futrzaczki. Zobaczymy, kto jeszcze dołączy. Teraz tak. Mamy eksplorerów. Teraz idziemy szukać artyzanów i skolarsów. Dobra. No i pewnie... Czyli mamy scenariusz Władca Pierścieni. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Zbieramy drużynę. Artisan Guild. Idziesz pan? Dragon Islands, you say? It would be an honor to join the expedition. I'll gather my finest craftsmen and prepare them for what awaits us. Pani od katalogów. Pani kataloger. Pani zajmuje się katalogami. Cześć, masz coś z Eivonu? So much to capture. Idziesz z nami na ekspedycję? Idzie. What a remarkable opportunity. Imagine all the wondrous relics collected by the dragonflies over the ages. I will gather my wisest scholars for your expedition. Chat albo... Chat, widzowie, albo mi się wydaje, albo voice acting w Dragonflight'cie będzie wyjątkowo genialny. You made quick work of gathering our expedition members. Oops. I admire efficiency in my traveling companions. Ale pani ma ładny głos. Ja się z panią ożenię. Dobrze? Powiedz coś. I have answers if you have questions. Kazit ma towar, jeśli ty masz moneta. Keep an eye out for anything interesting. A surprise attack! Guards! Arrest Khadgar? Wizard! Be at ease. He is an ally. Co tu się dzieje? Dobra, co masz za newsy? It's been a while, but you see, I just had a rather enlightening... No, make that ring. Yes, a foreboding conversation with an old friend. Sometimes a revelation can be both after. I really must tell you of what I've learned. Okay? Don't worry. We'll keep the span safe. Co się stało, Khadgarze? No nie! To się dowiedzieliśmy. Unsettling news indeed. Our legacy will be renewed. Okay. It is good you have returned, adventurer. I have news. Shosh, I am thinking. Shosh, I am thinking. I really don't know much about the Drachtyr orc, but perhaps I can change that. Alive from my home, says that aspect of time, Nozdromu. Okay. Back to my calculations. Scale Commander Emberthal awaits your arrival atop Gromarsh Hold. Let us not keep her waiting. Okay. No, czyli słuchajcie, mamy dosyć standardowe ten, ale o. Co tu jest ciekawe? Jak tylko poznaliśmy jedną z członkini jakby przywódców frakcyjnych Dragonflight, dostaliśmy jakby nasz nowy pasek postępu. I nasz nowy pasek postępu to jest połączenie honoru z tym, co mieliśmy w ramach kowenantów. Czyli będziemy, robiąc poszczególne zadania w obrębie tematycznych frakcji, jakieś world questy, questy fabularne i tak dalej, będziemy tutaj różne paski napełniać. Tutaj właśnie dla Dragonsky Expeditions, jest dla Centaurów, jest dla Tuskarów, dla Waldrakenów. Może będą jakieś następne, nie wiemy, na razie tutaj te cztery widzimy. No i teraz w ramach postępu będziemy rozwijać tutaj nasze paski frakcyjne i otrzymywać różne nagrody. No, a tu będzie nasz Dragon Riding Talent. What do you have to report? O, on będzie teraz o Drachtyrach opowiadał. A, mój lud się obudził z długiego snu. Nasze wspomnienia są trochę zablurowane. Ale trafiliśmy na wroga z przeszłości, Rashageta. I Rashaget to jest jeden z wrogów, z którymi się mierzymy, bo
graliśmy jakby tutaj to intro wprowadzające dla Drachtyrów. Gdzieś tam możecie zobaczyć sobie w filmie z niedźwiedziem, tutaj mamy nagrane. Także jak najbardziej tam widać to, o czym tutaj on mówi. No i generalnie... Let me tell you things I have seen, Toporal, you must hear them. No i teraz on nam znowu opowiada. I pewnie... Uwaga, tell me about the Drachtyr Origins. Proszę bardzo, to są Drachtyr Origins. Tell me about Nelfarion's downfall. Dobre. No i ostatni, tell me about the Dawn of the Aspects. Wybitne. Wybitne. Jak zwykle Blizzard, bardzo dobry storytelling. Ale ja rozumiem, że bardzo dobrze, że nie, bo jestem ciekaw przynajmniej, co będzie dalej. No i on nam wszystko opowiedział. Także już wszystko wiemy. Khadgar nam zdradził ten wielki sekret. Teraz on nam powiedział wszystkim, co się działo. I teraz znowu tutaj gadamy z Newtem Scamanderem. Jak on? Scamander, Scalalomander. Scalomander Cinderella. Dobra, Newt Scamander. Jestem gotowy. Co potrzebujesz? Our forces have gathered in preparation for our journey to the Dragon Isles. Now it's only a matter of time before we behold the wonders together. Dobrze. Let's get back to training. It was Neltharion. He gave the final order that sent us back to our creches. He betrayed us. And bid his ally Malagos to weave a spell that would put us to sleep under the guard of his blue dragons. Where we remained, abandoned and forgotten. Scale Commander. No wiem, że Scale, a nie Newt Scamander. Did Nosdormu tell you how long we were kept in stasis? Nearly 20,000 years. 20,000 lat byli w śnie. Kingdom of dragons rose and fell. The world was sundered. And the aspects surrendered their power to stop Nel. Wydaje mi się, że fabuła może być fajna. We only have each other now. The Drakthia need a place in this world. Maybe it will be in the Dragon Isles. Or maybe somewhere else. What have you learned lately? No to co, to lecimy. I look forward to hearing what you've learned. Ride the defiant dragon scale to the Dragon Isles from the Zeppelin Tower outside New York. Orgrimmar. There's magic in discovery. The defiant dragon scale in all its spiky glory. All aboard for adventure, my friends. Jaki ona ma fajny głos. I could have flown there and back again by now. I did not mind at all. While waiting, I captured some vibrant images of the coastal wildlife. You'll get plenty of pictures in the Dragon Isles. So many new species to document. And maybe get eaten by. I ten orczy humor. Co? Dobra, jestem. Trochę ludzi jest z nami. Co teraz? Tutaj już tak. Tu już coś gobliny. O! Ruszyliśmy! Idę popatrzeć przez okno. Idę patrzeć przez okno. Nie płacz za mnie. Wiem, że pięknie śpiewam. O! Wiemy, gdzie są Dragon Isle. Gdzieś tu. Wow. Siema. Look at those ancient towers. Ty nie skacz. Imagine the mysteries they must hold. And all those fancy decorations we can smelt into ingots for new armor. Focus. Keep your eyes on the sky. You never know when danger might swoop in. Mega klimatyczny jest ten początek. A, czyli my zaczynamy z tej strony. This will be the adventure of a lifetime. Wow, patrzcie, żabeczki. No to siema. Jestem. Ah, I could use your expertise. That proto-dragon looks hungry. No i drodzy państwo, i tu już zaczynamy questy początkowe. Innkeeper, pierwsze zadania, no i...
tak będzie się rozpoczynać, słuchajcie, nasza przygoda na Dragon Isles. Tak będziemy ją rozpoczynać i działać. No i oczywiście czeka nas jeszcze sporo materiałów, które będę gdzieś tam nagrywał gdzieś tam też z bety w ciągu najbliższych tygodni, także przejrzymy sobie jeszcze raz potem zrewampowane talenty, pokażemy różne zmiany, różne nowości i tak dalej, także o to się nie martwcie. Tu sobie zrobię dance, o. I zostawiam was mojego tańczącego orka. Także drodzy Państwo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. To były takie pierwsze nowości i rzeczy, którymi się spotkacie na dzień dobry oraz ChainQuest wprowadzający do krainy Dragonflight. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to zostawcie łapkę w dół, ale koniecznie napiszcie komentarz i powiedzcie mi, jak Wam się podoba początek, już bardziej taki, jak prawdopodobnie w wersji ostatecznej pojawi się w grze oraz te zmiany UI, które można będzie robić i dajcie znać, czy Was to przekonuje, czy dalej będziecie używali Elf UI. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, ja nazywam się Spiralus i na co dzień streamuję na kanale Twitch TV Spiralus GTM, gdzie jest dużo więcej WoWa, grania, gadania, wpadnijcie pogadać. Wszystkie linki do socjali i różnych innych rzeczy są poniżej tam na dole, także wyklikajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, no i cześć, pa pa!